To proszę powiedzieć, jak pani to robi. To jest zatapiane w żywicy. Kwiatuszek trzeba najpierw bardzo dobrze wysuszyć. Najlepiej go jeszcze przeprasować żelazkiem wcześniej, suszyć, wymienić papier parę miesięcy. I potem kupuje się żywicę razem z takim komponentem, aktywatorem, że jak się wymiesza, to zachodzi reakcja chemiczna i ona się zaczyna ścinać tam powoli. I ten kwiatuszek się tam umieszcza i warstwami zalewa. Bo kwiatuszek jest, wiadomo, leciutki i wypłynie, jak się naraz zaleje. Mhm. Więc się robi dno, warstwę z kwiatuszkiem i warstwę wierzchnią. To jest w ogóle mega nieczesne. No jak ta żywica zalewa, to się nie przesuwa? To zależy. Ja mam tam swoją metodę, że wychodzi mi to idealnie i o tej metodzie nie rozmawiam. No, jest to trudne, ale daje radę. Tam są dwa składniki, wiadomo. Jak się już dojdzie do wprawy, to potem już jest naprawdę fajnie, nie? Mamy wszystko od kory przez jakieś mniejsze kawałki drewna. Są też szyszki. Oprócz tego mamy też różne kolczyki i ozdoby już bardziej świąteczne, ale święta przecież już nie wiadomo. Kleratka ta górska, która wisi sobie na lodówce, zapisuje się, czego brakuje. Potem ten, kto idzie do sklepu, odrywa kartkę, najczęściej to jest mąż. Pytają, co to jest ziołomiot. Pytają, co to jest ziołomiot. Pan powie nam, co to jest ziołomiot. Ziołomiot to jest taki produkt, który w naturze nigdy by nie powstał bez udziału człowieka. Ziołomiody można z przeróżnych rzeczy robić. Można tłoczyć, znaczy można przygotowywać ekstrakty ziołowe. Można przygotowywać soki z przeróżnych owoców, łączyć to ze sobą. Ale żeby powstał ziołomiot, to zarówno ten ekstrakt, jak i soki należy delikatnie osłodzić i podawać pszczołom, tak jak przy podkarmianiu zimowym. Pszczoły wówczas to przerabiają, to znaczy przenoszą to w wolu do komórek, wzbogacając jednocześnie to we wszystkie enzymy, tak jak wzbogacają nektary, które przynoszą z łąki albo z pól. No i dzięki temu uzyskuje się właśnie taki produkt, który jest ziołomiotem. A ponieważ, tak jak powiedziałem wcześniej, nie jest to produkt, który powstałby, czy mógłby powstać bez udziału człowieka, nie mogę tego nazwać miodem.